sprawdzony atak cyberpsychozy. Wezwano Maxtag, tylko że nikt nie przyjedzie, bo sprawę wyciszył Militech. Więc pewnie chodzi o kogoś od nich. Podejrzewam porucznik Mower. Korpica trafi na terapię od ręki. Dlatego bardzo się postaraj, żeby została w jednym kawałku. Siemaneczko, witajcie. Dawnośmy nie załatwiali żadnych ludzi z psychozą. Muszę furę przestawić, żeby tam wejść. Fury nie mogę przestawić. A muszę tam wejść. Naprawdę, korpo blurwy z Militechu. Ktoś tu się nie postarał przy tworzeniu tego questa. Chyba że taki szeroki jestem, że nie mogę tam wejść. Ale zawsze jest druga. Wytrzymała jest. Znokautowałem ją. Chyba to jest najważniejsze. Mam jakiś nieznany numer. Czego chcesz? Przejdziemy się do tego Notel Motel. Zwłaszcza, że to jest totalnie blisko. Więc możemy się nawet przespacerować. Słuchajcie, niestety mam dla was złą wiadomość. Ponieważ powoli zbliżamy się do finału. To, że to był akt trzeci, to mamy tutaj tak naprawdę możliwość, czy pomożemy Johnemu i jako Rogue, razem z Rogue damy mu popracować w celu zabicia Adama Smashera, czy od razu pójdziemy do Arasaki rozmawiać. Ja oczywiście pójdę do Rogue i pogadam z Rogue jako Johnny, no bo jednak to jest mój kumpel. Motel, Notel. Pytanie, czym albo kim ty jesteś? Źle mi się kojarzy ten motel. Myślałam, że nie przyjdziesz. Szczerze mówiąc, nie powinienem. Czemu? Normalnie biorę zlecenia od fikserów. Klienci, którzy ich omijają, zwykle oznaczają kłopoty. Mnie po prostu zależy na dyskrecji. O kurwa. To ty! Tak, to ja. Lizzie Weezy. Cała w chromie. Porozmawiajmy. No bardzo chętnie. Okej, to o co chodzi? Pewnie się domyślasz. Mam kłopot. Jakbyś nie miała... Jaki? To byś nie dzwoniła pewnie. Dobre pytanie. Mam za sobą trudny rok. Straciłam wenę, sama nie wiem, kiedy ostatnio wypuściłam coś wartego uwagi. A co najgorsze... Zakochałam się. Współczuję. Ciekawe. Czemu? Bo prędzej czy później czeka cię rozczarowanie. Raczej prędzej. No, o co chodzi? O mężczyźnie? O kobiecie? Cholera, te pieprzone ręce. Czasem wydaje mi się, że ledwo coś musnę, a lecą iskry. Mówimy o mężczyźnie. Nazywa się Liam.
Liam Norton. Jesteśmy razem od kilku miesięcy. I... myślę, że mnie zdradza. Kim on jest? Liam Norton. Nie kojarzę. Powiedz mi coś o nim. Około 40. Czuły. Typ faceta, któremu nigdy niczego nie brakowało. Znasz takich? Ze słyszenia. Jak się poznaliście? Jest moim menadżerem. Świetnie. Wiem, jak to brzmi. Nie chciałam tego. On nawet nie jest w moim typie, ale... ale? Można mieć ciało z chromu, a z sercem wciąż ten sam problem. Nie wybiera. Dobra, co mamy co zrobić? Co mam zrobić? Czego oczekujesz? Dowodów. Wtedy zakończę ten związek. Definitywnie. Liam jest częstym gościem w klubie Riot. Myślę, że to tam się z kimś spotyka. Chcę wiedzieć z kim. Ustalisz to dla mnie? O pieniądzach. O pieniądzach. Dostaniesz je. Taką mam nadzieję. Pytanie ile? Boże, jakie to przyziemne. Nie mam pojęcia. Dużo. Zadowolony? Wiesz, dla nas, zwykłych śmiertelników, takie kwestie mają duże znaczenie. Często życia albo śmierci. Nie moralizuj mi. Bierzesz tę robotę, czy nie? Tak. Nie liczy. Doskonale. Pamiętaj, że oczekuję konkretów. Najlepiej taśma albo zdjęć. Będę mieć to na uwadze. Dobrze. A teraz już idź. To jeszcze będziemy jakiegoś gościa tutaj śledzić. Mi się wydaje, że ten Notel to... to było miejsce, gdzie... po prostu zaufaj. Dobra, daleko jest ten lokal? Nie jest daleko, ale możemy się motorkiem wybrać. Planuję kupić dużo fur, dlatego też odkładam hajs, jak widzieliście. Mam ponad 200 koła i to wystarcza mi na najdroższy pojazd tylko. Wyobraźcie sobie. Ale spokojnie. Ile się da, tyle się kupi. Dlatego też trochę czyściłem mapę. Ostatecznie będzie można... closed? A ty gdzie? Klub zamknięty. A co się stało? Słuchaj, szukam takiego jednego typa. Nazywa się Liam. Liam Norton. Wiesz, gdzie go znajdę? A? Odpierdol się, koleś. Nie gadam z tobą. Przemyśl to, bo będziesz żałować. Jeszcze słowo, a spuszczę ci taki wpierdol, że trauma team ci nie pomoże. Wypad, ale już. No to dawaj. Dobra, musimy poczekać do wieczora. Takie tutaj mamy informacje. Nie, myślę, że... jeszcze? No to co? To mi cię nie możesz przewidzieć czasu. Teraz mnie wpuścisz, czy... dobra, to ja się jeszcze odsunę trochę.
Gorylu, wpuścisz mnie, czy nie? Chyba, że mam się w tą kolejkę pseudo wstawić. Ja sobie tu wejdę. Hej, Linda. Szampan do Viprumu, raz, raz. Okej, tylko wystawię rachunek dla trójki. Szukam Liama, Liama Nortoma. A, ten. Kurwa, nie znoszę typa. Niskie napiwki. Aha. I to tylko strasznie arogancki koleś. A ta jego laska jeszcze gorsza. Laska, mówisz? Ciekawe. Gdzie go znajdę? Pewnie w VIP-ach. Wiesz, że nie mogę ci powiedzieć. Nie możesz, mówisz. A wiesz, co ja mogę? Rozgnieść twój łeb w palcach jak pustą puszkę. Zastanów się, czy chcesz mi odmówić. Dobrze się zastanów. Jest w VIP-rumie z jakąś kobietą. Chyba ważna okazja, bo zamówili szampana. Ale ten, jak coś, to nie gadaliśmy, tak? Jasne. Ja bardzo przepraszam! Jak się dostać do strefy VIP? Ale pewnie VIP-y na dole są. To było dziwne, żeby VIP-y były na dole. Dobra, popatrzmy. Kolejna sieć. Szampan? Miła niespodzianka. Potraktuj to jako wyraz mojej wdzięczności. Zdaję sobie sprawę, że nieczęsto dajecie zgodę na użycie relika. A jeszcze rzadziej zezwalacie na stworzenie engramu żyjącej osoby. Cóż, Arasaka przygląda się karierze Lizzy z wielkim zainteresowaniem. Byłoby szkoda, gdyby zakończyła się przedwcześnie. Dlatego kopia zapasowa wydaje się rozsądnym rozwiązaniem. Właśnie. A czy z tego zapisu da się usunąć pewne niepożądane cechy? Bo Lizzy od czasu konwersji, no nie jest sobą. Obawiam się, że to niemożliwe. Engramu zapisanego w systemie Secure Your Soul nie można edytować. A o jak poważnych zmianach mówimy? Bardzo poważnych. Czasami... Czasami jej nie poznaję. O, nagrywa się. Nieważne. Wypijmy. Za współpracę. O cholera. Słyszałeś to samo, co ja? Relik. Chcą z nią zrobić to samo, co ze mną. Nie do końca. Ciebie zabito, a tu chodzi o kopię zapasową. Gdzie to samo? Kopię zapasową. Wi. Mówimy o człowieku, a nie o folderze ze zdjęciami z wakacji. Facet nawet jej nie spytał, robi to za jej Nie ma prawa, żeby coś takiego robić. Nikt nie powinien mieć takiego prawa. Zwłaszcza bez jej wiedzy. Cholera. Jak mi coś takiego powiedzieć? Nie musisz. Normalnie. W pokoju jest kamera, więc są też nagrania. Nie. Pobieramy. Mamy to. Co, zawijamy się? I wychodzimy tak jakby nigdy nic. Czyli tak jak przyszliśmy.
Może tu się da wyjść? Dobra, stąd idziemy do klubu. I z klubu wyjdziemy. Chyba nikt nawet nie obczaił, że tutaj się wbiłem. Dala mainowa więcej nie było. Halo? Vi? Co się dzieje? Mam informację o Liamie. I co? Jest tak, jak myślałam? Nie. Nie. Jest gorzej, Lizzie. Dużo, dużo gorzej. To znaczy? Słuchaj, nie znam wszystkich szczegółów, ale Liam chce stworzyć twój engram. Skopiować cię. Co? Ale... dlaczego? Mówił, że się boi. O ciebie. O siebie. Nie. Nie wierzę. Słyszysz? Nie wierzę w ani jedno słowo. To są kłamstwa. Mam nagrania. Mam nagrania. Poszło. Odsłuchaj sobie. Nie. Nie, to... nie, ja pierdolę. Okej. Jakieś pieniądze? Przecież zrobiłem robotę, tak? Zostały mi 3, a tu mi zostało 5. Mam kontraktów parę. To jest Afterlife, to ja się na razie nie chcę tam pchać. Co my tutaj możemy dalej porobić? Dobra, pojedziemy. Ja pojadę po furkę i po ten, po tą kartę Tarota. A myślę, że zaczniemy zajmować się po prostu tematem Johnego. Także do za chwilę. Witam was ponownie. Słuchajcie, zakupiłem. Trzy pojazdy w sumie zakupiłem. Zaraz jak podejdzie. To jest jeden z nich. Quadra Turbo, ta reklamowana w wszelkich marketingowych materiałach. Również w Forzie Horizon 4, jeżeli przejdziecie w wyścig w Edynburgu o nazwie Night City Exe. Możecie tą oto furę za darmo do garażu zgarnąć, a jest bardzo dobrą furą na Forze. Dużo wyścigów da się nią wygrać. A teraz pokazuję wam, co kupiłem. A więc, pierwszą rzecz. P126, czyli można powiedzieć taki pseudo Fiat. Akurat po drodze jechałem, mówię, mam trochę wolnych pieniędzy, szarpnę się i kupię. To jest drugi pojazd, a to jest trzeci pojazd. Jest, można powiedzieć, że nomadzka wersja Avengera. Bardzo przyjemnie się jeździ po Badlandsach nią. No a my teraz wchodzimy do Afterlife. Zaraz pewnie łykamy odpowiednią tabletkę. Zgrany z powrotem. To jak? Gotowy? Rogue pewnie zaraz tu będzie. Gotowy.
Ratujemy, uwalniamy demony. Wreszcie. Jakoś inaczej dziś wyglądasz. Coś z włosami? Oho. A jak dobrze być z powrotem? Nie wiedziałam, że wyjeżdżałeś. Czego się napijesz? Tequila Old Fashioned dopełniona pina. I wrzuć trochę chili. Drink Silver Handle? Dawno nikt tego nie zamawiał. No bo gadasz Silver Handem, tylko o tym nie wiesz. Jak się dobrze wsłyszycie, to w tle oprócz głosu V słychać też głos Silver Handa. Jeszcze raz. Robi się. Dziwne, że Klep nie ma do nas za złe za... Oho, kilka shotów dalej. Już pewnie tak porobione będzie. Mamy to w menu? Informacji. Cassius Ryder żyje jeszcze. Ten od tatuaży? Dawno się tu nie pokazywał. Więc musisz sam sprawdzić. Ma zakład na Pershing Street. On, oho. No to co robimy? Kozła czy to drugie? Czym jest to drugie? To bardziej w moim stylu. Będzie zachwycony, kiedy to zobaczy. Na pewno. Jeremiah Grayson. Podobno pracuje dla Smashera. Ale ja ci tego nie powiedziałem. Nawet cię nie znam, stary. Tak, można powiedzieć, że miałem z nim coś wspólnego. Ruby Collins. Po mnie posuwał ją Grayson. Kurczę, ile tutaj... A miał wzrok gadać, wariat. Hej, co to? Hej, barman. He. Johnny wariat. Matrix. Scena istnie z ma... Istotnie z Matrixa. Chodźmy stąd. Opowiem ci, co słyszałem, a ty pokażesz, czy to prawda. Tylko załatwię jeszcze jedną rzecz. Oho. Jeżeli ktoś się obiad, to smacznego. Odpierdol się od Ruby. Nigdzie z tobą nie pójdzie. Jest tu w pracy, jasne? Kurwa, atakowało mnie. Będę czekać na zewnątrz. Czekałeś? Jedziemy do mnie. To sobie poszalał chłop, no. To gdzie jedziemy? Mówi się dokąd? Na Martin Street. Ale okrężną drogą. Okulary żonego? Stują ci.
masz ognia. To mnie to nie dziwi. Niedobrze, niedobrze. Kurwa, mogliśmy tu zginąć. Ruby. Chyba zadzwonię do... Chyba. Ruby, skup się. Muszę porozmawiać z Graysonem. Nażarł się tych tapsów. Wie? Zawsze rano plujesz krwią? Możemy mówić o czymś innym. Jasne. No więc od początku miałam wrażenie, że jest w tobie coś znajomego. O, czyli Johnny ci powiedział. Nie wydajesz się zaskoczona. No zdziwiona to już byłam, ale ty chyba nic nie pamiętasz. Coś pamiętam, ale na szczęście nie wszystko. Zadzwonił do mnie nad ranem. Oczywiście byłam pewna, że to ty. I pomyślałam sobie, to był taki miły dzieciak, a tak mu totalnie odpierdoliło. I co? Przyjechałaś sobie popatrzeć? Tak z ciekawości. Aha, i spotkałam Johnny'ego Silverhanda. Powiedział ci o Smasherze? Tak, nie wiedziałam, że wrócił do Night City. Johnny znalazł do niego jakieś dojście. Czekaj. Grayson? Jeremiah Grayson. Pracuje dla Smashera. Johnny wydostał namiar na niego od jakiejś stripteaserki. Ebunikę, tylko tyle, ale zobaczę, co da się zrobić. I dopadniemy tego sukinsyna. Mogę ci jakoś z tym pomóc? W tym stanie do niczego mi się nie przydasz. Zadzwonię, kiedy czegoś się dowiem. Okej. Okej. No to Johnny, wariacie. Nie do wiary, że ten skurwiel Johnny gdzieś tam w środku siedzi. A no siedzi. Też masz kaca? To ty powinieneś tu teraz żygać. Życie nie jest sprawiedliwe. Wybrałeś idealny moment, żeby wymiksować się z mojego ciała. Ciesz się, że w ogóle się wymiksowałem. Cieszę się. Patrz, jak promienieje. Jak jebane słoneczko. To co, spadamy stąd? Ta. Tak czułem, że to właśnie te oksy w trakcie tej balangi dopadliśmy. Spoko, mogą być. Zastanawia mnie ten pasek. Tak, jak cię możesz bezkarnie narzekać na dywan. Nie wybrzydzaj. Nie wybrzydzam, tylko wytrzymałość mi spada. Czekaj jeden dzień na telefon od Rogue. W sumie jest...
dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Pojawia się jakiś dziwny pasek. Jak nie pasek, to... inne cuda. Dobra, w tym momencie byśmy zakończyli. Ja z wami się żegnam. Trzymajcie się. I w następnym odcinku będziemy gadać z Rogue. Hej. Wyjdź, ołów, skurwysyny! To będzie niebezpieczne. Nie martw się, malutka. Jesteśmy kuloodporni. Rusz dupę! Co tam się odpierdala? Lubię Night City. Pierwsza liga, Jackie. Jak ci się podoba? Spierdalamy! Jesteśmy ujebani. Słyszycie?